Kasia, stoją! Ta biała bamba bamba lalana! Wow! Co? Wow! Uciekają przed nim, Kasia! Nie! Yeah. No ja go nie będę raniła, bo nie ma sensu już chyba! Właśnie się przez swój dom, żeby sprawdzić, czy grasują tej potwory z gardą Banbanas 2! Ostatnio, gdy w nią grałem, stało się coś mega przeciwnego. Normalnie spadłem z krzesła, coś mnie popchnęło. Dlatego wydaje mi się, że oni mogą grasować koło mojego domu. Chcą mnie dopaść tutaj! Myślisz, że tutaj jest bezpiecznie? Wydaje mi się, wiesz co, że może nie być. Kasia, ostatnio właśnie słyszałem krzyki z tego strony. Jak ja siedziałem na balkonie, Kasia, i piłem sobie lemoniadę, to normalnie coś wyskoczyło tam i słyszałem takie bip, bip. Na pewno lemoniady? Tak, lemoniady, ja nic więcej nie piję, Kasia. Jeszcze poza kamerami obejdziemy ten teren, żeby na pewno sprawdzić, czy na pewno nie ma tutaj tych gartan bananów. Czego? Bananów, gartan. Czego? No gartę, no z banan. Okej, dobra, niech będzie, no. Widzowie. Mordy, jeszcze przed tym wszystkim pójdziemy szukać na dronie. Dobrze wiecie, że ta gra Garden of Bananas, Ban Ban, jest widzowie dla dzieci. I mordy, obok mnie wydaje mi się, że jest taki spawn ich, tych wszystkich potworów. Wiecie czemu? Bo tam jest mordy plac zabaw, a dobrze wiecie, że gra jest dla dzieci, więc to może działać, wiecie, jako taki spawn. Więc mordy, chodźcie na ten plac zabaw, zobaczymy, czy oni tam są. Albo w ogóle pokręcimy się po kulicy dronem. Let's go. Wydaje mi się, że oni gdzieś tu mogą być. Idę teraz na ten plac zabaw i cały czas słyszę, by ktoś mnie obserwował, Kasia. Kasia, my się już zbliżamy, ja dalej nie pójdę. Trzymaj kamerę, ej, wow. Widzowie, posłuchajcie mnie. Widzowie, tam jest pełno dzieciaków. Kasia, mówiłem, że to się spawni tam. A czy nie, że tylko te potwory, bo oni lubią takie gry, Kasia. Oni lubią takie jakieś, wiesz, horrorowe sprawy. Co, i myślisz, że oni są tam dla potworów? Tak, oni szukają tam potworów, jak ja, Kasia, Jezus. Dlaczego jeszcze na to nie wpadłem? Ja naprawdę chyba mam ptasi móżdżek. No to zrobisz. No drona wyciągnę, będę szukał, a jak coś, to wiesz co, mu tak i poleci. Dobra, ho, drona ogarniaj. Sprawdzasz, czy nie możesz się łączyć z naturą? Nie, a co? Sprawdzam, czy jest czyste niebo, żeby drona nie porwało. No wyciągaj tego drona, za to ci płacę. Naprawdę, może być niebezpieczne w tej okolicy. Ja tu słyszałem, że one grasują, ale Kasia, jak to jest możliwe? On wyszedł sprawie z mojego monitora, jak grałem. On wyskakiwał mi, więc na pewno gdzieś tu... Ty ich szukasz, jak się czujesz tak niebezpiecznie. No bo Kasia, jak chcę raz i rządnie pokazać ludziom, że naprawdę te potwory istnieją, a oni gadają, że nie. Sama jest, są nie. Wiesz co, Kasia, no. Sprawdzimy, czy na dachach, czy coś ich nie ma, żeby się upewnić, czy na pewno nic nie ma. Dobra, ja nie wiem, co już mówię, bo powiem, ja w takim stresie jestem, że nie wiem. A co zrobisz, jak ich znajdziesz? Wiesz co, po prostu nie wiem, ja chcę ich znaleźć i tyle, ja dalej nie myślałem, żeby ich coś, wiesz... Ej, o, coś tam się dzieje, Kasia. A może on porwał kogoś? Teraz, wiesz, chapnął i po prostu ktoś krzyknął. Nie, raczej nie, bo osoby jakieś inne by zobaczyły. No w sumie tak, to jest dużo osób, teraz czekaj. Lecimy koło tych budyneczków. Kasia, jak tutaj coś znajdę, to zobaczą widzowie, że naprawdę ta gra jest niebezpieczna. O, tu są, Kasia, ogródki jakieś. Ale tu jest w ogóle dziwnie, ja tu tyle lat, Kasia, jestem, a ja nie widziałam o takich rzeczach. O, tutaj stoimy, okej, dobra, co? Okej, a może od razu na ten plac zabaw polecimy tam zobaczyć, co? No nie wiem, bo popatrz, to jest, a ile tu jest osób, Kasia, to jest niemożliwe, żeby one nic nie zobaczyły, jak ktoś tu chodzi. No właśnie. Przecież, Kasia, to byłoby niebezpiecznie było, wiesz, nie? Wszyscy by uciekli. Okej. Ja się, Kasia, muszę skupić dzisiaj. No ja wiem, właśnie widzę, że się skupiasz. Tak, żeby każdy coś uchwycił. I co? Coś, ktoś się patrzy, Kasia, oni... Machaj mi, ej, chduło! Jak oni zobaczyli to, trwam, że on tak daleko, że masakra! Kasia, mówiłem ci, że one, te dzieciaki też, one szukają tutaj. Bo po co by zwrócił uwagę na drona, machałyby? Kasia, one tu po prostu szukają też tego! Kasia, a Garden of Bananas to nie są, że ogrody? Jakieś gardy? Ale czemu ogrody właśnie? A może on właśnie koło ogródków jest? No właśnie, Kasia, dlatego mówiłem, że to jakaś duża aktywność tych ludzi. To są ogródki. Kasia, to mówiłem, że duża aktywność tutaj jest, tych rzeczy. On gdzieś, Kasia, ja go zauważyłem koło mojego domu, gdzieś tam, gdzieś z tyłu. Może tam właśnie go powinien szukać. Ale myślisz, że drugi raz przyjdzie? Co? Myślisz, że drugi raz przyjdzie? Tak, Kasia, one cały czas przychodziły. Boże, przestań już takie głupoty gadać. Przecież ktoś na pewno też zauważył. Nie słyszałeś skarg sąsiadów, że gadali, że jakieś hałasy są w nocy? No coś gadali, no ale właśnie. To różnie bywa. Nie, Kasia. Co? Co? Ej! Co? Ten zielony, Kasia, jak on miał? Nie wiem. No Kasia, ten zielony mi pokazuje, żebym szedł tam gdzieś. Tam serio? Mi pokazuje. No tak, on mi coś. Jest? On mi. Tak, on mi chce coś. Kasia, on mi coś pokazuje, jakbym miał tam iść! I co, pójdziesz? Ty, ale gdzie on kazał mi iść? On zaprasza w miejsce i tam on cię coś zrobi. Nie, Kasia, on jest przyjazny, ale czemu mi tam kazał iść za śmietniki? Wow! Ale dziwne. Nie wierzę w Kasia w to niby. A zauważył cię? Musi ci zauważyć. Tak, no przecież machał do mnie, że ten coś. Czy kaza ze świetnikami jest?
może tam są, czy inni tam są jeszcze? Może... Wow, Kasia, stoją! Ta biała bamba manna lalana! Ta bamba lana, Kasia, tu stoi z nim, z tym zielonym! Serio? To on nie może cię zaprosić na... Kasia, oni się chowają za świetniki, oni przed kimś się ukrywają! A czemu jest przed kim? Przez dzieci? Przed... Kasia, ja wiem przed kim! Boże, dlaczego ja o tym nie pomyślałem? Ja jestem głupi! Kasia, bo pojawiła się nowa postać, jakiś nab-nab! On właśnie atakuje te postacie, ja o tym nie pomyślałem! Może te dać po prostu mi sygnały, rozumiesz? Może... Kasia, może właśnie on nie... Dlatego one nie mogą się tu pojawić, wiesz? One nie chcą tutaj się zjawiać, bo wiesz co? Nie ma ich już! Kasia, no i co teraz? No zobacz, no! One zniknęły, one powiem uciekły, przed nim ten nab-nab tu był! No i jak ja mam, Kasia, teraz tu mieszkać normalnie? Ja się muszę wyprowadzić! No Kasia, on tu mnie gdzieś zaatakuje! To mamy problem. Ja pierniczę! Ale gdzie one uciekły? Czekaj, Kasia, teraz powiem, gdzie one uciekły! Ja wiem, ty musisz ochronę zatrudnić. Jaką ochronę? Co ja jestem? Jakiś Justin Bieber? Justin Bieber. Kasia, nie potrzebuję ochrony. Ja sam dobrze radzę sobie w kung fu. Jak chcesz, mogę ci pokazać. W sekundę cię złożę, rozumiesz? Ran, on coś kręci mi tu. Ale co masz kręcić? Kasia, normalnie sygnały antenkami na... Zim robił! Jeszcze raz jak? No tak zim. Wow! Co? Wow! Uciekają przed nim, Kasia! Uciekają przed nim, o mój Boże! Kasia, nab się pojawił i on uciekał, ten tak przed nim uciekał! O Jezus, Kasia, on chce je zjeść i zamordować! Musimy im to powstrzymać, te fale agresji! Musisz ich ratować! Jak mam, Kasia, on gdzieś tam uciekły, było widać na dronie! Jezu, one gdzieś tam w tamtym kierunku pobiegł! A to żadny nikt ich nie widział! No nie mam pojęcia, czy nie widział, wydaje mi się, że właśnie widzieli, tylko oni nie chcą reagować, bo się boją! A ty co, nie boisz się, że ci nab coś zrobi? Nie, bo ja go nie znam. Kasia, Zeuna uciekło kartę pamięci! Ty chyba rację. Mówię ci, on nie chce poznać prawdy, on nie chce, żeby poznali prawdę ludzie! Serio, aż tak? Tak, polecę tam koło mojego domu, Kasia, on ucieka w stronę mojego domu. Na pewno będzie koło mojego domu. Dobrze. Kasia, a jak on ich zrobi im krzywdę? Ale jak, nie może już się zrobić? On wie, że... Mówiłem! Kasia, mówiłem! Leży, patrz, połamany cały! Jak to? O Jezus, Kasia! I co teraz zrobimy? Tego czerwonego połamana, pół to jest tam! On zaczął, trzeba się go ratować! Chujo! Nie będę się zbliżyć, bo on nam krzywdę zrobi! Kasia, ja wiedziałem przecież te wszystkie, te karty pamięci, te lagi, te całe tutaj wszystko jest nie tak, to Kasia, to coś działa tutaj! To jest niemożliwe! Kasia, on tam zobaczymy, może on tam jest naprawdę! Widzisz, Kasia, dron nie kłamie! Czekaj, tylko drona złożę! O Jezu, Kasia, on go normalnie po prostu zabił. Nie. I co teraz? No ja go nie będę ranił, bo nie ma sensu już chyba. Czy właśnie jest? Jak jest na pół przecięty? Kasia, on na ciebie stroszy zęby. Tak. Kurde, Kasia, on poknął Kasię.